Cześć, witajcie w porachunkach osobistych w mojej autorskiej serii Paweł budżetuje, w której pokazuję Wam, jak żyję z wykorzystaniem budżetu domowego. Żyję w Warszawie jako singiel. Mój budżet to jest 5000 zł, i pokazuję Wam każdy swój wydatek, żebyście właśnie mogli zobaczyć, jak z wykorzystaniem takiego budżetu można funkcjonować. W sierpniu trochę zmieniliśmy zasady w stosunku do poprzedniego miesiąca, czyli te 5000 zł. Zł. Podzieliliśmy na dwie transze, dwie części. Pierwszą część dostałem pierwszego dnia miesiąca, drugą tu w połowie miesiąca, i właśnie w tym odcinku pokażę Wam, co w jaki sposób właśnie budżetuję tą drugą część. No ale najpierw omówmy to, co się wydarzyło w pierwszej połowie miesiąca. A na początku sierpnia trochę się działo. Z takich najważniejszych kosztów, trochę nieprzewidzianych, to po pierwsze przesyłka pocztowa z Singapuru. Spędzałem tam wakacje, no okazało się, że zapomniałem niestety dowodu osobistego. No i odesłanie go do mnie kosztowało właśnie 358,41 zł. I to jest taki zupełnie nieprzewidziany wydatek, który musimy ponieść. Na szczęście mamy fundusz awaryjny, który jest praktycznie w takiej wysokości, więc tutaj będziemy mogli sobie z tym poradzić. No a drugi wydatek to jest rachunek za prąd. Ja oczywiście wiedziałem wcześniej, że muszę go ponieść, ale tutaj moje zapominalstwo zadziałało i po prostu nie przeznaczyłem odpowiedniej kwoty na media, więc tu będziemy mieli mało też niedopłatę, no i będziemy musieli sobie z tym poradzić. Ważne zastrzeżenie, no tu, tu, tu widzimy te właśnie niedopłaty minus 90 i minus 358 zł, Ja zwykle takie koszty wprowadzam na bieżąco, czyli, czyli tam z opóźnieniem, nie wiem, maksymalnie dwóch, trzech dni i od razu sobie radzę z nimi, czyli od razu pokrywam je z innych kosztów. Tutaj je zostawiłem po to, żebym właśnie mógł razem z Wami to zrobić i pokazać, jak to robię, ale, ale no, ogólnie robię to na bieżąco, żeby mieć jak najświeższy ten budżet, żeby właśnie tych tych minusów tutaj po prostu nie było, żeby to robić na bieżąco i tutaj też zachęcam właśnie do tego, no bo wtedy lepiej widzimy jak ten budżet nam się układa, na co możemy sobie pozwolić, na co nie, więc żeby on był ciągle aktualny, jak najświeższy. Dzięki temu znacznie łatwiej jest po prostu zarządzać tymi finansami. No dobrze, ale to pokryjmy najpierw te koszty, bo no musimy to po prostu zrobić, tak? no to po pierwsze zajmiemy się tym największym 358 ,41 zł 41 groszy. tu na szczęście mamy fundusz awaryjny. no i tutaj poprzedniego miesiąca nie kasujemy, to przeszło, więc tutaj to jest jakby na stałe. to co robimy, to w budżecie wpisujemy minusową kwotę 332 minus 94 grosze. no i widzimy, że zostało, zeszło na zero, a tutaj pojawiło nam się do rozdzielenia 332 zł94 z. Zł. No i właśnie to jest, to jest tutaj do dyspozycji, możemy teraz to rozdysponować. No Co istotne, no, widzimy, że ta kwota nam tutaj nie wystarczy, więc zróbmy to, to samo z ubraniami. Na pewno do czasu otrzymania tej kolejnej pensji, co już nastąpiło właściwie, tylko jeszcze to, tego nie uzupełniłem, to nie będę kupował ubrań, więc spokojnie mogę tutaj. Tą kwotę przeznaczyć, no i widzimy, że mamy już 432 zł, czyli więcej niż tutaj. No i możemy spokojnie sobie tutaj zabudżetować po prostu właśnie tą kwotę, i dzięki temu tutaj pojawia się 0, No i widzimy, że ten koszt już jest za nami. Poradziliśmy sobie z nim głównie dzięki właśnie funduszowi awaryjnemu. No i możemy tutaj spokojniej spać, No, a wiadomo, będziemy chcieli ten fundusz awaryjny jak najszybciej sobie uzupełnić z powrotem, żeby znowu w razie takich sytuacji po prostu środki na różnego rodzaju wydarzenia mieć. No dobrze, ale co dalej? No, widzimy, że tutaj minus 90 zł, 94 grosze, więc tutaj musimy sobie poradzić. Tutaj tego kosztu nie ma wystarczająco, więc musimy, musimy jeszcze skończyć te pieniądze wziąć. Do rozdzielenia jest mniejsza kwota, więc no, widzę, że. Zapłaciłem telefon 28 zł 29 groszy, więc tutaj mogę spokojnie tą kwotę zmniejszyć odrobinę i tutaj już nam się zwiększa 76 zł no i powiedzmy, że jeszcze nam brakuje pewnej kwoty, to być może dobrze to przenieśmy ją tu całość, to sobie zobaczymy po prostu, ile nam dokładnie brakuje i tutaj 24. Y, jeszcze 14 zł i 70 groszy, no to proponuję, żebyśmy to właśnie zbudowali na zakupy, w tej chwili sobie y, odjęli. Y, czyli możemy tutaj zrobić to się równa minus 14,7. No, i już tutaj mamy. No i tutaj możemy to się równa plus 14,7. I okej. Okay. I oba koszty mamy załatwione w związku z czym jest już jesteśmy, że tak powiem. Na czysto wydatki są zrobione odpowiednio, więc rzeczywiście możemy już przejść teraz do dodania tej drugiej kwoty i pokażę wam w takim razie co robimy, kiedy dostajemy drugą kwotę w ramach takich nieregularnych przychodów. Przechodzimy na konto główne. No i tutaj Dzisiaj jest 12, to jest, to jest ostatni dzień roboczy przed 15. 15 to jest poniedziałek, wolny dzień akurat. W związku z czym no, zwykle jest tak, że wtedy wynagrodzenia dostajemy tego ostatniego dnia roboczego. W każdym razie u mnie tak jest. Dobrze, więc mamy 12, no i dostajemy przychód 2000 zł. Pojawia nam się na koncie. No, i mamy tutaj do rozdzielenia, no więc działajmy z tym. Teraz w przypadku drugiego takiego przelewu, kiedy już wiemy, że mamy większość tych kosztów zrobione, to może być oczywiście też trzeci czy czwarty przelew w danym miesiącu. Ważne jest to, żebyśmy po prostu wiedzieli, że już mamy taką płynność swoją finansową zapewnioną, czyli takie najważniejsze koszty zostały po prostu zabudżetowane i możemy już sobie po prostu te środki rozdzielać trochę bardziej dowolnie. I kiedy, ja, ja, ja już wiem, tak, że więcej, że tak powiem, po pierwsze pieniędzy nie dostanę w tym, w tym miesiącu, więc no podchodzę do niej już właściwie tak jak do każdej kwoty takiej, kiedy dostałbym jedną pensję. Więc najpierw co robię, zasada płać najpierw sobie, przeznaczamy pieniądze na... Ważne dla nas cele, a dla mnie ważnym celem po pierwsze jest budżet tutaj na emeryturę. Teraz symbolicznie dodajemy 10 zł, żebyśmy po prostu mieli nawyk comiesięcznego odkładania na emeryturę. No i tutaj dodajemy 250 zł. Budżetujemy. I pojawia nam się 250 zł. Już tutaj wiem, że tutaj odejmowaliśmy przed chwilą, no ale chciałem Wam pokazać, właśnie jak to robię, kiedy już mam tak bezpośrednio. Jeszcze nie mam tej kwoty na, na koncie i chcę, chcę właśnie to uzupełnić. Więc mamy to, co zwykle. Ja jeszcze robię od razu to. Jeżeli tutaj mieliśmy właśnie z ubrań 100 zł, to możemy tutaj skasować i mamy z powrotem te 100 zł. Więc, więc mamy to przeniesione. No i widzimy: OK, dostało nam 1640 zł do rozdzielenia. No i zaczynamy działać po prostu. Od góry. Zakupy do domu. Ja wiem, że w tym miesiącu czeka, już już poniosłem trochę tych kosztów też, ale czekają mnie trochę większe wydatki. Zwykle odkładam tu 800 zł. W tym miesiącu damy łącznie 1000. Złotych, e, ponieważ no, muszę kupić trochę chemii, e, jakieś proszki, e, jakieś tabletki do zmywarki, więc po prostu ten koszt będzie większy. E, dalej, media, e, tutaj dajemy jak co miesiąc e, 400 zł, e, no i już 209 zł, 6 groszy na kolejny czas będziemy mieli. Transport publiczny, tu myślę możemy dać 30 zł. Internet nie potrzebuje, jedzenie do pracy również nie potrzebuje, na leki odłożyliśmy już taką kwotę, którą chcieliśmy. Telefon już został poniesiony. Super. To przechodzimy dalej. Mamy podróże międzymiastowe. Czeka mnie podróż znowu. Do rodzinnego miasta, do Olsztyna, więc tutaj przeznaczam 102 zł. To jest zwykle mniej więcej tyle ten bilet kosztuje, więc, więc tutaj mogę przeznaczyć na początku tygodnia, będę kupował bilety, bo jeszcze się upewniam, kiedy dokładnie będę jechał. Fryzjer również się wybiorę, to jest 150 zł. Sport, multisport kosztuje 95 zł. Dentysta. Tutaj mamy sierpień, więc powinniśmy odłożyć 80 zł na zebranie. Tak mam dwie wizyty, jedna w październiku, druga w listopadzie. Każda będzie 200 zł kosztowała. No więc do listopada muszę zebrać 400 zł, 80 zł miesięcznie muszę teraz odkładać. Ubrania. Odbórzmy sobie 100 zł lekarz nie planuje nieplanowane również tutaj nie planujemy tutaj się nam pojawi belka, podatek Belki wtedy kiedy dostaniemy odsetki jak w poprzednim miesiącu więc zachęcam tutaj odłożyliśmy 250 zł i również tutaj no i się okazuje że już właściwie ponieśliśmy takie większość takich kosztów które są takie w pewien sposób stałe dla nas które i tak Ponosimy, więc zerknijmy. No, zostało nam 316 25 zł, 25 groszy, więc możemy sobie tutaj dowolnie to rozdzielić. Ja się nie ukrywam wcześniej, nie przygotowywałem pod względem takiego planu, na co wydam, więc teraz będę trochę na bieżąco sobie myślał, na co przeznaczyć te kwoty. Dobrze, to na pewno chcemy na prezenty przeznaczyć 50 zł, żeby po prostu mieć tutaj, budować pewien zapas. Tutaj w sierpniu, z tego co kojarzę, nie będzie. Żadnych, żadnych okazji do świętowania, więc, więc powoli będę tutaj sobie zbierał te kwoty. Drobne rzeczy do domu, chyba muszę kupić żarówki, parę żarówek, więc dajmy tutaj powiedzmy teraz 50 zł, najwyżej sobie tutaj przeniesiemy. No i ile Ile mamy tych kwot 216 25 zł 25 groszy więc jeszcze pomyślmy na co byśmy chcieli to po prostu przeznaczyć. Myślę że dobrze byłoby trochę sobie na jedzenie na mieście tutaj 100 zł odłożymy żebyśmy mogli, mogli gdzieś sobie wyjść ze znajomymi i, i po prostu spędzić wspólnie czas w miły sposób. No i te 116 25 zł. 25 groszy, wydaje mi się, że dodamy po prostu do funduszu awaryjnego, żeby w razie czego, właśnie znowu, w razie jakichś nieprzewidzianych sytuacji, móc po prostu sobie tutaj mieć takie kwoty i to po prostu zwiększa nasze bezpieczeństwo i dzięki temu możemy możemy jakoś funkcjonować lepiej właśnie no jak w przypadku tego niezapowiedzianego trochę wydatku związanego z przesłaniem dowodu takie sytuacje się po prostu w życiu zdarzają no i dobrze mamy rozdzielony cały cały budżet fundusz awaryjny mimo tego wydatku nadal nam rośnie czyli skończyliśmy z 330 prawie 3 zł, mamy 366, więc więc tutaj rośnie nam ten fundusz awaryjny mimo takich wydatków. Bardzo dobrze, żeby był coraz coraz większy, bo to naprawdę miłe uczucie nie stresować się różnymi takimi wydarzeniami nieplanowanymi. No i dobrze, mamy gotowy budżet już po drugim przelewie, więc całość jest gotowa i możemy tutaj spokojnie teraz funkcjonować dalej. No i ważna rzecz, to oczywiście jest to, że właśnie cechą budżetu jest to, że on się zmienia i będzie się zmieniał. Tak samo jak no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji, które nas spotkają w naszym, w naszym życiu, to budżet po prostu to doskonale oddaje, tak? Czyli ja, ja właśnie jestem bardziej fanem takich metod budżetowania, gdzie rzeczywiście możemy działać bardziej elastycznie i po prostu wstrzymywać pewne inne wydatki takie niekonieczne, które, które mamy, jak na przykład te ubrania, tak? No, mogę postanowić, dobrze, nie kupuję ubrań, przenoszę ten koszt po prostu na, na inną kategorię, Niż, niż po prostu zrobić sobie taki twardy budżet, wyryty w kamieniu i później analizować, dlaczego nie wyszło, co się stało takiego. No nie przewidzimy tej przyszłości. Dlatego tę metodę bardzo Wam polecam. Też spotykam się z pytaniami, czy ten plik, który tutaj jest, będzie dostępny i on jest dostępny już pod poprzednim odcinkiem pod tym również w komentarzu, czy, czy w opisie filmu będzie wrzucony, więc zachęcam tutaj, żebyście go pobierali, jeżeli chcecie. Pamiętajcie tylko, że to jest taka wersja beta, ja go zrobiłem całkowicie. Pod siebie i pod swoje wydatki, więc nie zawsze może być super dopasowany do, do Waszej sytuacji, ale ja go będę jeszcze przerabiał tak, żeby on był wygodniejszy w korzystaniu też w takich różnych innych sytuacjach. Więc myślę, że, że niebawem pojawi się właśnie taki plik, który będzie lepiej i wygodniej mógł Wam służyć właśnie do prowadzenia takiego budżetu opartego. Na zero. Na zerze. Dziękuję Wam bardzo. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Trzymajcie się. Cześć.